Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj pyszne ciasteczka. Słodkie, no bo jak to beza. Z niespodzianką w środku, na kruchym ciasteczku. Fajnie wyglądają, no i na pewno zaskoczą Waszych gości. Coś innego. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy przygotowanie ciasteczek od zrobienia kruchego ciasta. Na spód mam tu w misie robota 300 g mąki pszennej. Dodaję do niej 200 g zimnego masła. Gramów cukru i 4 żółtka. Białka zostawiłam sobie na później, będą nam potrzebne do bezy. Jeszcze szczypta soli i wyrabiamy ciasto. Możemy robić dalej. Ciasto wykładamy na stolnicę posypaną lekko mąką i rozwałkujemy na cienki placek. Wykrajamy kółeczka. Przekładamy na blaszkę od piekarnika, wyłożoną papierem do pieczenia. Na jednej nam się wszystkie raczej nie zmieszczą, trzeba będzie dwie. Musimy zostawić niewielkie odstępy. Pozostałe skrawki ciasta ponownie zagniatamy i rozwałkowujemy. W sumie wyszło mi około 35 ciasteczek. Na każde ciasteczko nakładamy jakąś pralinkę. Może to być czekoladka z nadzieniem, może to być Raffaello, Ferrero Rocher lub po prostu jakaś czekolada w kawałeczku. Możecie zrobić różne. Tak jak u mnie. Lub wszystkie jednakowe. Mam tutaj 6 białek, 4 zostały mi z ciasta na ciasteczka i 2 dodatkowe. Do tego 450 g cukru. Zaczynam ubijać białka i jak mi się już mocno spienią, będę dosypywała pomału cukier. I dalej będę ubijała, aż białka będą sztywne. Około 5-6 minut. Następnie białka przekładam do rękawa cukierniczego i będziemy wyciskać białka dookoła naszych pralinek. Najpierw dookoła, żeby dotykały ciastka i do góry, tak żeby przykryło całą czekoladkę. Niektóre jeszcze po wierzchu możecie posypać wiórkami kokosowymi lub pokrojonymi drobno orzeszkami, tak jak u mnie. Ale nie wszystkie, bo chcę, żeby były różne. Wstawiamy je do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli około 30 minut. Możecie piec obie blaszki naraz. Po 30 minutach są już gotowe. Musimy je zostawić do całkowitego ostygnięcia. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami.
Zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje przepisy na YouTube. Do usłyszenia!